Witamy, witamy Was, kochani, bardzo serdecznie. Patryk Rojo-Rojewski z tej strony, moi drodzy. Czwarty odcinek mojej inicjatywy integracyjno-promocyjnej za Vloguj z Roysonem. Wszystko oczywiście w ramach serii vlogów Moje Urojenia. Dzisiaj ze mną jest Kondrat Nomad z kanału Koczownik TV. Witam Cię serdecznie. Witam wszystkich. Moi drodzy, jak pewnie już zauważyliście, dzisiaj porozmawiamy sobie o tak zwanym geocachingu. Moi drodzy, jest to według mnie, tak w mojej ocenie, jawne odwołanie troszeczkę do takiej RPGowej eksploracji narzuconej na rzeczywistość w myśl sugerowania się różnymi współrzędnymi, żeby odnaleźć coś. Ale myślę, że o tym więcej opowie Wam mój gość. Kondradzie, Nomadzie, przedstaw, czym jest Twój kanał i dlaczego akurat coś takiego? Kanał jest ogólnie o, jak sama nazwa wskazuje, o geocachingu. Mhm. Szuka się ogólnie skrzynek ukrytych, właśnie jak wspomniałeś, na współrzędnych. Mhm. One mają różne wielkości, to zależy od rodzaju skrzynki. Mhm. A zająłem się tym, bo mnie zainteresowało właśnie, jak ty wspomniałeś o RPG-ach właśnie. Rozumiem. A powiedz mi, operujecie w obrębie własnego miasta. Skąd pochodzisz w ogóle? Z okolic Opola. Z okolic Opola. I wy ograniczacie się do Opola, czy też zajmujecie się innymi miastami? To jest... tak, jest... Po całej Polsce nawet jest po całej Europie nawet. Rozumiem. A powiedz mi, rozumiem, że macie jakieś takie fora, tak? Gdzieś, gdzie się dogadujecie, czego szukacie, jakie są tak, współrzędne. Są dwie strony są właśnie odnośnie tego geocachingu. A powiedz mi, coś takiego integruje chyba osoby w różnym wieku, prawda? Tak. Wszyscy mogą tutaj brać udział. A macie, powiedzmy, jakieś takie oficjalne imprezy zorientowane na coś takiego? Jakieś takie, wiesz, ogólnopolskie, takie na przykład, co cyklicznie się odbywają, na przykład co rok? Pewnie tam są i jakieś. A powiedz mi, co zazwyczaj znajduje się w takich skrzynkach? Czy są to jakieś, nie wiem, nagrody od sponsorów, czy to jest bardziej takie stricte potwa na zasadzie, że znalazłem i mam z tego satysfakcję? Jak to dokładnie wygląda od strony technicznej? W skrzynkach można znaleźć właśnie jakieś fanty, głównie to tam jest dziennik, gdzie się wpisuje, że się znalazła daną skrzynkę. Na tej zasadzie. A powiedz mi, ile trwa taki event? Ile jest mniej więcej skrzynek tego typu do znalezienia? Bo to chyba nie jest jedna, prawda? No, jest naprawdę dużo skrzynek. Aha. A zazwyczaj gdzie one są porozmieszczane? W jakichś takich miejscach raczej mało takich oczywistych, coś mi się wydaje, nie? Pewnie na terenie jakichś, nie wiem, opuszczonych budowli, czy właśnie też, niekoniecznie, może publicznych? Też wszędzie. Najbardziej są właśnie takie historyczne. Pomniki, niepomniki, takie. A powiedz mi, bo to wiadomo, chyba nie są współrzędne 1:1, tylko jakiś tam chyba w zakres, obszar przybliżony. Właśnie, przybliżony. I co najlepiej pomaga nam w czymś takim, oprócz oczywiście tam GPS-a? Jakaś mapa. Pewnie. Rozumiem. A to na przykład zajmujecie się w tym w pojedynkę, czy jesteście podzieleni na grupy? Tutaj jest naprawdę ten. Różnie. Różnie. Aha. Można w pojedynkę, można z kolegą, ze znajomymi. A powiedz mi, bo na pewno moi widzowie są teraz zainteresowani, przynajmniej na pewno jakaś część z nich, która chciałaby się spróbować w czymś takim. Na jaką stronę wejść? Jakie miejsce byś polecał do wejścia w ten świat, w tą twoją pasję? Jest jakaś oficjalna strona, czy coś takiego? Jest opencaching.pl. To jest, ja wam podam w opisie dzisiejszego filmu. Kondrat mi to poda prywatnie. Chyba, i geocaching.com jest jeszcze anglojęzyczna. Właśnie to ta druga. Ta pierwsza jest polskojęzyczna, a druga jest anglojęzyczna. Aha, na tej zasadzie. Okej. Okay. Interesowałeś się historią tego wszystkiego, kiedy pierwszy raz się coś takiego pojawiło, bo mi się to skojarzy z bardzo fajną zabawą, gdy jeździłem na kolonie, różne opozy. To się nazywały podchody.
Tak, to jest na tej samej zasadzie też. No, no pamiętam, że mi się to strasznie podobało, kiedy właśnie trzeba było się sugerować różnymi wskazówkami i na ich podstawie często dochodziło do konieczności rozwikłania jakiejś prostej łamigłówki albo wykonania jakichś dodatkowych zadań i potem powiedzmy zdawało się raport i dana drużyna właśnie wygrywała, która na przykład skompletowała pełen zestaw czegoś albo właśnie dostała akces do jakiegoś takiego fantu poprzez rozwiązanie jakiejś zagadki logicznej. Pamiętam, że mi się strasznie podobał, czyli ten rodowód, tak jak myślałem, a powiedz mi, wiesz, kiedy pierwszy raz się coś takiego pojawiło, może na szerszą skalę? Jak długo to trwa, coś takiego? To trwa bodajże 30 lat, ale nie jestem pewny, nie chcę tutaj skłamać. Aha, no to kurczę, no to całkiem nie najgorzej. To myślę że też, że na pewno jakieś nie tylko organizacje paramilitarne, ale na przykład też entuzjaści zabawy w paintball, czy w ASG, czy w LARPy, myślę, że spokojnie powinni się odnaleźć w czymś takim. Ogólnie osoby, które mają rozeznanie w terenie, tak mi się wydaje, prawda? Powiedz mi, a przekłada się to wszystko u Ciebie właśnie na przykład na sektor gier wideo, gdzie też jesteś takim powiedzmy eksploratorem, że na przykład, na pewno kojarzysz, jest dużo RPG-ów, nie szukając daleko, weźmy Skyrima albo na przykład Wiedźmina, gdzie odnajdujemy kawałki map i potem jak skompletujemy całą mapę, to mamy tylko zarys terenowy z takim krzyżykiem, gdzie mamy szukać jakiegoś kuferka, prawda, albo jakiejś skrzynki, wiesz o co mi chodzi? Wiem. Czyli w grach wideo też bawisz się takim geocachingiem troszeczkę. Tak. Moi drodzy, no to sami widzicie, bardzo się cieszę, że znów miałem okazję, miałem możliwość zaprezentować wam diametralnie odmienną pasję od tego. Mogę coś dodać jeszcze? Oczywiście, jak najbardziej, strzelaj. Bo, skrzynki możemy sami sobie tworzyć i chować. Żeby... Tak, to na pewno. Aha. I można na stronie tam sobie wklepać, żeby ktoś inny właśnie. Aha, na tej zasadzie. Skrzynki. A na przykład macie jakieś takie tematyczne imprezy, nie wiem, kurczę, wychodzi Wiedźmin, to chowacie do skrzynek coś związanego z tym, albo Avengersi, coś w związku pewnie z tym. Ktoś tam pewnie takie coś urobi. Wiesz, takie chodzi mi na przykład, my często mamy, jeśli chodzi o paintball, takie rzeczy typu Wojna Światów, czy Stalker, czy Metro, czy Fallout, jakieś takie adekwatne do świata, do lore danego uniwersum. Elementy są wykorzystywane, czy to w myśl uzbrojenia, uniformu, gadżetów, troszkę takich rekwizytów podczas komunikacji z handlarzami. Mógłbym oczywiście mówić i mówić na ten temat. Nie zmienia to jednak faktu, że sami widzicie, wróćcie sobie do poprzednich materiałów z cyklu Zavloguj z Roysonem, gdzie co gość to inna pasja, co pasjonat to inne zainteresowanie. I strasznie mi się podoba to, że wam mogę coś takiego zaprezentować, przybliżyć wam czyjś świat, jak i samemu poznać daną pasję od kuchni. Moi drodzy, jak najbardziej zapraszam was na kanał Nomada Konrada, byście się zapoznali dokładnie, jak to wygląda. No i być może, bo myślę, że zarówno mi, jakby Konradowi bardzo by na tym zależało, żeby zasilić, tak, młodą krwią kolejną jakąś pasję na tej zasadzie, bo wydaje mi się bardzo oryginalna i w swoich założeniach bardzo atrakcyjna. Nomadzie, bardzo Ci dziękuję za udział w programie, a Wam dziękuję za odbiór. Nie ma problemu. Trzymajcie się. Hej.